ten grochów był mityczny zawsze? Czy stał się wtedy, kiedy pan wyjechał? A może wcale nie jest dla pana mityczny? Wie pani, bo to tak jest, że ten grochów jest trochę taki, bo to taka Polska jest, to jest taki, grochów z mojej pamięci, no to jest taki splot wiochy i miasta jednocześnie, to mi się strasznie gdzieś odkładało, bo tam mitologizowało. No pan gdzieś powiedział, że nie Warszawa jest stolicą Polski, tylko... To Praga jest stolicą Polski, tam absolutnie. No, lewobrzeżna Warszawa jakaś taka sztuczna jest, ona udaje cały czas, patrzymy na te wieżowce, które są kopiorami wieżowców, a Praga nigdy niczego nie udawała. No chciał, żeby Praga była stolicą, no przynajmniej tej części Polski, co jest po tej stronie Wisły. Nie, to oczywiście żart jest, ale no, tak się mitologizuje czasami rzeczy, że sobie wymyślasz o nich historię. Ty pani, ja się tu urodziłem przede wszystkim. No, tak, no zawsze, gdzie się człowiek rodzi, no, to jest miejsce, które określa na całe życie. Mieszkaliśmy przy Grochowskiej parę numerów od placu w stronę Wiatracznej. W jednym pokoju z węglową kuchnią w rogu, po lewej od drzwi wejściowych, na parterze. Jedyne okno wychodziło na podwórko. Przesiadywałem w nim godzinami i patrzyłem na życie. Ktoś szedł ze śmieciami, ktoś do drewnianego straczyka, ktoś z wiadrami po wodę. Dzieciarnia w nieustającym wirze. Chłopactwo na smołowanych dachach komórek na węgiel. A pan w oknie? A ja w oknie, bo moi rodzice byli ze wsi i bardzo chcieli, żeby był taki grzeczny, żeby się nie brudził, żeby, proszę Boże, nie był chuliganem, bo oni z awansu społecznego, więc kurczę, chcieli no, mieszczanami być takimi. Strasznie cierpiałem, widząc te rozgrywki i rozrywki gówniarzeni, starszej i młodszej, a ja w oknie. I zaskakujące, że pan nie pamięta numeru domu. Nie pamiętam bramy po prostu, już 238, 230 coś, no 2-3 bramy w stronę Wiatraka od Szembeka po prawej stronie. Bywa tam pan? Byłem z ojcem, wie pani? Byłem z ojcem jakieś 7-8 lat temu. Przyjrzeć się i jak zwykle, kiedy oglądamy dzieciństwo, to jest cholera strasznie małe. Po prostu taka dziupla, podwóreczko, nie podwórko, tam się tyle działo, jak w jakimś wielkim teatrze. Oczywiście wszystko wysprzątane, wymiecione, żadnych komórek, nic, taki stereo nosi, taka martwota jakaś. Wyjechałem czy uciekłem? Skąd? Z Grochowa. Z Grochowa, to rodzice się wyprowadzili, bo... Okay. Bo to ja za nimi jeszcze wtedy nie miałem takiej siły przybicia, bo to miałem 7, 6 lat, 6, 5 lat. Nie miałem wiele do powiedzenia. No. Wie pani, to było fajne, bo rzeczywiście to był bar Grochowski po prostu. Przez korytarz się przechodziło do i było wejście do kuchni do baru Grochowskiego, który już nie istnieje oczywiście. Mordownia taka fajna. Istnieje Grochowski? No to jest mój bar, no przepraszam. No. Cezaremu wierzę. Ja byłem bardzo ładnym dzieckiem, miałem czarne oczy, czarne włosy i kobiety kucharki mnie kochały, mnie rozpieszczały i uciekałem z domu właśnie tam do nich i dostawałem jakieś cukierki, jakieś cuda. No i to było fajne. A kilkanaście lat później na Wiatracznej była piekarnia i od kuchareczek dostawał pan za darmo bułki, które no to tylko ja dostawałem. Każdy nocny, ten poranny taki wędrowiec zdrożony, jak tam do tej czwartej rano szedł i ze stuku dostawał bułkę, ponieważ to były cudowne czasy komunizmu i bułki były jeszcze wspólne. Te piekareczki rozdawały to w cudowny sposób, a pod sklepami stało już mleko w skrzynkach. Młodzież oczywiście tego nie pamięta, przywożono 4 rano, jest tutaj bułka, tutaj mleko i do domu. 4-5 lat i już taka torba prowadzenia do kościoła i to wystawanie w tych przeciągach, w tych lodowniach takich, kurczę, to tkliwość jakaś. Dla dziecka to gigantyczny kościół, wierni go nie wypełniali szczelnie, a jeszcze zimowe jakieś dni, to był jakiś horror. Ale też takie rzeczywiście religijne, kiedy przeżycia, pieśni, te figury Matki Boskiej zwłaszcza, to się gdzieś tam w dziecięcej głowie strasznie kotłowało i się budowało bez zaangażowania woli jakieś takie obrazy, kurczę, na granicy erotyki nawet, gdzieś tak sobie to przypomniałem, żeby tylko przetrwać tą mszę, żeby się rzucić na jakąś kotłę wyobrażania sobie. Że kościół na Szembeku, biel i błękit szat Matki Boskiej. To jest pierwsze takie wyraziste coś z Grochowa właśnie. 4-5 latek. Park? Park. Jak się nazywał ten park, kurczę? Zajdla. Pan chodziłem z mamą? Jak? Zajdla. Nie. Grochowską kawałek prosto i w lewo był taki... taki cerkut. To pamiętam. Tu z matką spacery też, ja z matką. Tu się dzieci bawią, a ja z matką po prostu. Ja z matką, bo się wybrudzę. I co ludzie powiedzą? Brudny idzie. Pan
Po drugiej stronie Grochowskiej, przy Zamiennieckiej, był bazar. Był. Pamięta pan te wyprawy z rodzicami? Czy pana nie zabierali, bo się pan zgubi? Nie, nie zabierali. Ja się na Rzyckiego kiedyś zgubiłem i u cyganów mnie znaleźli. Wiedziałem, co robić. Nie pamiętam ten bazar, natomiast nie pamiętam niczego z tego bazaru poza jakąś taką mglistą zasłoną, czy coś tam. Chyba mama chodziła kupować coś, nie wiem, pewnie tak. Może państwo podpowiecie, gdzieś niedaleko była cukiernia z malowidłami na ścianach, które przedstawiały smukłych murzynów na żółtym, pustynnym tle. Grochowska, Szembek, Grochowska w stronę tego, w stronę wiatraka i to po tej stronie Grochowskiej, po tej stronie jest Szembek. Kurczę, no. Mam to wdrukowane, po śmierci będę pamiętał, po prostu zapach i widok tych śniadych mężczyzn na łodziach, czy byli niewolnikami na plantacji. Ale pamiętam ten brąz na tle takiego złocistego żółci, takiej słonecznej i ten zapach, kurczę, pączków, jakiegoś cynamonu, który jednocześnie ma zapachem egzotyki niesamowitej, jakimś afrykańskim. Czasami włączam komputer i znajduję mapę tamtych stron. Kiedy pan zaczął szukać? Jak zrobili Google. Dobra, jak wiedziałem. A po co? Bo to ciekawe jest. Jak się zmienia? Co zostało? Nie masz. Czego ma pan nie ma? Taką perspektywę Pana Boga właściwie. Oglądasz swoje życie z góry i nie dość, że jest bardzo wysoka, to jeszcze jest bardzo daleka. Z takiej dziecięcej perspektywy, z perspektywy, to jest niesamowite zupełnie. Google Earth jest na tyle kapitalny, że budę mojego psa u rodziców widać. Psa rodziców budę po prostu. O, tak zjeżdżam, widzę budę tego burka. Nie wyglądałem zupełnie. Jestem w tym zakochany, bo ja sobie na przykład pyk i widzę jurtę w Mongolii, w której spałem. Albo jedno obok. No. Ta technika wkracza w takie dziedziny, które sobie nie wyobraziliśmy. W takie dziedziny jak mentalności, świadomości ludzkiej. Niesamowite, no, że przenosisz się w miejsca, które były niedostępne kompletnie i je widzisz. Kiedyś jechaliśmy z Michałem Trzaską i z naszymi dziewczynami i taksówką przez Suczawę Rumuńską, gdzieś złożyć głowę po jakiejś potwornie długiej podróży kolejowej. Idziemy przez przedmieścia Suczawy, jest kawałek betonowych schodów, trochę piasku pod tymi schodami, czwórka, piątka rumuńskich dzieci się bawi. Zwykłe dzieciaki, takie uliczne, żadnych zabawek, co świat sobie stworzyli. I mi od razu wróciło dzieciństwo na Mazowszu u dziadków, pod ten piasek. Piasek i szary beton, szara cegła, z którego dom dziadku był tam wybudowany częściowo. I po prostu no, cios w serce, ale taki słodki, jakby pańsze heroinę strzyknęło od razu tutaj. To nie dodałem sobie. Nie trzeba brać. Zapali do tego pora. No tak to działa czasami, no to że wbrew naszej woli, bez żadnego naszego wysiłku, no dopada. To był pan sam temat tego strzału w serce kokainą. Heroiną, przepraszam, nie znam się kokainą. Kokaina się woła, tak? Pan gdzieś napisał, że chcieliśmy zostać narkomanami na Manhattanie. Ćpunami, tak. O mało nie zostaliśmy ćpunami na Grochowie. To jest kontekst szerszy, wie pani, bo tam jest opowieść o tym, że oczywiście to ta opowieść jest w dużym stopniu ironiczna gdzieś, ale to jest opowieść o Grochowie jako Brooklynie takim warszawskim, no. I Pradze jako takim Brooklynie i takim chłopackim wtedy fascynacji Ameryką, bo cała moja młodość to Krzysiek Barga kiedyś powiedział pięknie, pytali o patriotyzm i ojczyznę, to było 10 lat temu, że moją ojczyzną jest brytyjska muzyka gitarowa, odwalcie się, a dla mnie ojczyzną była amerykańska muzyka folkowa. To jest opowieść o Ameryce, no. I o tym, że oglądaliśmy film narkomanii, o takich rzeczach. To nie jest dosłowne. Nie miał pan doświadczeń takich... Miałem, ale to nie o tym jest opowieść. No to raczej metafory dotyczy. Oczywiście, że ćpaliśmy na tym Grochowie, co to było po tym. No, trzeba było ćpać i wydawać... Myśleć, że jesteśmy na Brooklynie. Ale ocaliliśmy w większości. A pan się wtedy czuł wieśniakiem czy miastowym? Czy pan nie miał w ogóle takiej... Wieśniakiem, wie pani. Wieśniakiem. A to było gorsze? Jak ja jechałem do Śródmieścia, w wieku 12-13 lat wyjechało się do Śródmieścia z Kostrzewki, godzinę się jechało autobusem, pół godziny, tramwaj drugie pół godziny.
I to ja się bardzo uważnie obwąchiwał. Poza tym, że Stoltek w ogóle ma paranoję, że trudno śmierdzi kobiety go nim gardzą, to człowiek się dokładnie obwąchiwał przed wyjazdem do Śródmieścia. Sprawdzam, czy mu tam nic nie wyłazi, czy plan nie ma. To rzeczywiście był wyjazd do czegoś, co cię przekracza, przewyższa w jakimś sensie. I to i z Grochowa nie pamiętam, miałem 7 lat, 6. Z Kościówki jak jeździłem, to była rzeczywiście wyprawa wieśniaka. Ale wie pani, no mój najlepszy serdeczny przyjaciel z podstawówki miał 4 krowy, no to wie pani, to wiesz, tak główna ulica się Kłosowa chyba wtedy nazywało, to osrane było po prostu. Krowy wychodziły na pastwisko, gdzieś tam przez asfalt było spaćkane jak grubo. Także ja tej miejskości miałem strasznie taką dwuznaczny stosunek do niej. No. Tu cierpiałem, bo ostatnio w klasie miałem telewizor, byłem jakoś... Wykluczony. Byłem wykluczony. Przychodziłem rano, chłopaki gadają o czymś, a ja jestem idiotą, nie wiem o co chodzi w ogóle. No, czemu ostatni? Nie mieliście pieniędzy? No jakoś tak, tak. Ale ten telewizor zrobili... zrób to sam, prawda? Tu nie, mój tata z Kujkiem zrobił telewizor. Mój tata bardzo zręczny był taki, ten wszystko potrafi zrobić, a wujek pracował w warszawskich zakładach telewizyjnych. Nie wiem, jak przemyśli Kinesko, bo to jednak poważna sprawa Kinesko. Może kupili akurat Kinesko. Wtedy była normalna praktyka, że się pozbawiało janosikowało się nieco na tym majątku komunistycznym i w końcu piękny telewizor, taki z dziwną tą skrzynką, no samodziałową, ojciec zrobił, politurował to elegancko. I był, działał. Jak miał pan 16 lat, rzucił pan szkołę. Tak gdzieś napisał. Co tam brzmi, ja po prostu przestałem chodzić, no to rzucił. Jakiś no dramatyzm, jak w małżeństwie, w romansie. Był maj, kwiecień ciepły. Bądźmy poważni. No tak to było. No. Trochę tak. Brak zainteresowania. To generalnie kłopot w życiu. Brak zainteresowania ofertą musiałem sobie coś wymyślić. Nie żałuję. I co już wtedy wsiadł pan, bo tak to ładnie brzmi literacko, że przejeździłem Polskę w tam i z powrotem. No, chwyt, tak. Ale już wtedy chwyt. Tak, jeździliśmy z kolegami autostopem, pociągami w zimie, było chłodniej. A skąd panu to przyszło, że właśnie podróż? Że trzeba wyjechać gdzieś, czegoś poszukać. A co można było wtedy robić? No można było pić. To też. To różne, wie pani. Ale nie, no taka naturalna potrzeba. Potem to wie pani, jak się, nie wiem, pobywam pewnie, no. Podejść drogi Ameryka. Myślę, że nas wykolejała Ameryka trochę w ten cudowny, podstępny sposób. Kurczę, ten gigantyczny kontynent. Chcieliśmy mieć coś takiego u siebie. To nie wiadomo, bo nie zarejestrujesz tego pierwszego jakby kucia. Znowu mówię o tym ukuciu. Ale tak, no. A w domu mówiono o tym, że, no, że kraj nie jest wolny, że jest komuna. Wie pani, no jaka komuna? Dla moich rodziców komuna była wyzwoleniem z tej upiornej egzystencji wiejskiej. No, jak się żyło na Podlasiu, na Mazowszu takim piaszczystym. No, 7 dzieci w domu, kurczę, blady, bieda z nędzą i ciężka charówka. No, dla nich komuna była wyzwoleniem. No, no a dlaczego dla pana była uciążliwością? Wie pani? Ale też wyzwolenie, bo w tej komunie była taka obojętność czynów następowała. Co by się nie zrobiło, to i tak na jedno wychodziło, więc można było robić wszystko. Zwłaszcza w młodości, kiedyś nie byłem obciążony rodziną czy tam. No. Nie była jakoś. Wie pani, tak jak mówiłem, miałem szczęście, że nie byłem dorosłym człowiekiem, który musiał się zmagać z komuną jakoś. To nie wiem. Że ona odeszła w odpowiednim momencie. A na wsi u dziadków jak? Jak wieś przyjmowała komunę? Jak tam to pan zapamiętał? Jak przyszli Rosjanie na wieś moją mazowiecką, to dziadek mój od razu zaczął robić interesy z Rosjanami. I tak mu się to wszystko spodobało, że chciał się do partii nawet zapisać. No bo towary, bo handel, bo ruch, on był zawsze człowiekiem ciekawym życia, tylko babcia do pamiętania przez swoją religijność przywiodła. Weź się uspokój, wybiła mu głupotę z głowy, nie został tam żadnym komunistą, ale był sołtysem we wsi, na przykład, no. Że te powitania komuny były bardzo dwuznaczne, to wie pani, tyle opowieści ilu ludzi jest, tak jak opowiadania o Niemcach i o Rosjanach, no. Przedziwne. Wieś mojego ojca w 1941, jak Barbarossa ruszyła na wschód, to była załamana, bo Niemcy odeszli. Ja byłem kapitalnymi Niemcami. Kupowali jedzenie, dawali jedzenie, na wszystko pokwitowania zostawali. Dobrze Niemcy byli. Czy babka
ta, która, do której pan jeździł, ta, która wierzyła w duchy, ta, która rozmawiała z duchami, nigdy świętymi, tylko zawsze takimi... Opowiadała, że z nimi rozmawiała. No tak, pan wierzy w to chyba, że rozmawia. Nie miała powodów, nie okłamywać. Czy pan jak tam teraz jeździ, to... Ja wiem, że proszę wybaczyć mi to pytanie, ale czy pan też z tymi duchami rozmawia? Nie ma miejsca, jeżeli pani ten dom przestaje istnieć, do którego jeździliśmy, to doświadczenie strasznie. Odpalam Google Earth i widzę, że połowy domów nie ma, albo są w ruinie, bo to była dwór tak zwany, była wieś i dwór, i to taka była kolonia rozrzuconych takich domów daleko od siebie, po pół kilometra, czasami w takich kępach topu, trochę jak ukraińskie hutory, na przykład można było sobie wyobrazić, bo skala przestrzeni zupełnie inna. I właściwie to już jest bezludne kompletnie. Wszyscy albo umarli, albo wyjechali, te domy się zapadają, niektóre ktoś z miasta kupił i tam to wtedy ma szansę przetrwania, ale to już nie jest dom wiejski, zupełnie inny zapach, nie ma zwierząt, nie ma nic. Bez takich niesamowitych doświadczeń. Zagroda dziadka 6-7 lat temu, Latośkę zabrałem, pojechaliśmy tam. To zawsze taki kapitalny czworobok zamknięty, gdzie się te wszystkie tajemnice odbywały, te promienie światła przez te wysokie topole, kurczę, te zwierzęta gdzieś tam się przechadzały, to kury, to kaczki też się z niej w oknie patrzyły. Ale zawsze to czworobok zamknięte to było, wychodziło się w wielki świat, w tą przestrzeń Podlasia pofalowało. Zaczęło wyjść z tego, przyjechaliśmy z Tośką, stodoła się zawaliła. I od wschodu, kurde, się taki widok utworzył, tak przedziwne doświadczenie, że w tym, żeby ściana świata się jedno zawaliło. I zawsze ta stodoła zamykała ten krajobraz, to pierduta, tam Jezus Maria, tam pagórki, dalej i dalej, aż mnie skończyło żliwe. Dlaczego pan nie ratuje tego domu? Dlaczego pan czeka, żeby on się rozsypał? No ja swój dom. Nie wiem, muszę ratować swój dom nieustannie, żeby przetrwał. Ale może tak ma być, no co? Mam się rozkraczyć w tym życiu i tak, bo co? A domy się rozlatują, ludzie umierają, robię miejsce na nowe rzeczy. Nie mam powodów, no. Wolę zastosować ten pochwyt i opowiedzieć historię tego domu wraz z jego wzrostem i upadkiem, tak jak jest takie niebywałe badanie Haupta. Do domu. To przedziwny dom był przenoszony w ogóle przez płytę. Kupiony dom gdzieś Bugiem spłynął, został postawiony w jednym miejscu, ale babka zaczęła grymasić, że to nie jest dobre miejsce, więc ten dom 3 km dalej został. Nawet sam został wykopany młody, bo tam dwie wsie dalej się okazało, że będzie lepiej, więc dziadek cierpliwie potulnie wykopał te 100 drzewek, czy tam ile zasadził na furę, dom na furę i przewiózł to tam 4 km dalej, bo tam babce się nie podobało. To jeśli mamy zmienić temat to drastycznie, to porozmawiajmy o Ukrainie. Pan się przyjaźni z Andruchowiczem. Jakie ma pan wiadomości stamtąd? Ostatnie wiadomości były sprzed 2-3 dni. Może jest okej, ale jest samotność taka ukraińska. Oni są niepotrzebni. Rosji są potrzebni, Europie nie są potrzebni. Tak Jurek mówi, bo ja tekst do tygodnika napisałem o tym i wysłałem, powiedział, właśnie tak jest. No ale ich nie zlali, no, chociaż na razie. Jurek bardzo dumny, bo oni 4-5 dni temu oni odpadli ten szturm rzeczywiście. I Jurek taki dumny, poszedłem spać szczęśliwy do całej nocy walki. Naprawdę walczy, nie tam, że krew się lała, ale opierali się fizycznie tym bandzierom z tarczami. Mówi, jest 8 rano, odpadliśmy szczęśliwy i wyspać. Nie myślał pan, by tam pojechać? No i co? No wielu tam pojechało. To niech młodzi jeżdżą na cel. Nie, nie myślałem. Musiałem tu przyjechać. Nie, no tak, no co pojechać? No, ja w pomarańczą rewolucję tam nawet nie pojechałem, chociaż moja przyjaźń z Jurijem na przykład i nasza działalność literacka, wydawnicza Ukraińców najwięcej wydawaliśmy, pojechaliśmy nas do tego jakby na kumycie, ale nie pojechaliśmy. My jeździmy tam w czasach pokoju. Kiedy myślimy o Ukrainie, to myślimy o tej naszej Ukrainie, czyli o lwowskiej Ukrainie, czy o austro-węgierskiej Ukrainie, która no rzeczywiście jest nasza, powiedzmy, mentalnie, gdzieś nie w sensie Polska, tylko bardziej zachodnia. A Niko Trzaska pojechał kiedyś grać do Charkowa, pierwszy raz pojechał grać do Charków, to po wschód zupełnie. I mówi, człowieku, jaka Europa? To w ogóle nikt takimi kategoriami nie myśli. Tu się o Chinach rozmawia, tutaj się o Rosji, mówi, jakaś... Coś takiego jest, no.
Ja nie wiem, na ile to jest rzeczywisty podział. Nie wiem, czy na przykład, bo w cudzysłowie, czy Zachód Ukrainy nie uzurpuje sobie prawa przemawiania wobec, jako głos całej Ukrainy. Tamci są milczący. No, ja Jurka pytałem, czy są ludzie stamtąd i jaka to jest skala. Mówi, no są, ale trudno wiedzieć, jaka to jest skala, bo to mają transparenty, kto skąd przyjechał i są ludzie z Krymu, są gdzieś tam. Ale trudno jakby wstrzymać, no. Ale zawsze oczywiście wiemy lepiej. No. Bardzo ciekawe, jak pan mówi o podziale Ukrainy. A jak pan widzi podziały Polski? Jak człowiek, który zjeździł naszą Ukrainę, gdzie są te pęknięcia najciekawsze? Nie, one nie są w ogóle w żaden sposób, nie można ich porównać do ukraińskich podziałów. No, po pierwsze, mówimy jednym językiem. Nie wiem, mi się podobają te polskie podziały. No, zupełnie inaczej jest z poznańskim, a zupełnie inaczej w mojej kongresówce tam gdzieś tam, na moim Podlasie, to zupełnie inne kraje są. Mówię tym samym językiem, ale tam się zupełnie inna. Rzeczywiście ta zaborczość zostawiła fajne ślady, tylko dobrze dla tego kraju, tak sobie wyobrażam, że jest taki, jest ciekawy po prostu, że nie jest homogeniczny, chociaż komuniści bardzo się starali, żeby go paradoksalnie, no, chcieli Polski jednonarodowy, zniszczyli mniejszości, a Niemcy wcześniej jeszcze pomogli też. A tu sami Polacy się tak fajnie podzielili teraz, że kto inny, no naprawdę są inni. Że kiedy w Poznaniu do swoich kolegów mówię, no dziewiąta rano idźmy się napić piwa. A to takie przerażenie, tak, jak to tak to? No co? No piwa się na no, dziewiąta. A kiedy się rzuca takie hasło w Białymstoku, to ludzie, no co? To ósme już właściwie jest pora. Czy pan dostrzega jakieś poczucie gorszości w tej biedniejszej części kraju? Poczucie gorszości u ludzi, no, takie jak kiedyś bliskość miejska. Może nie tak, ale na pewno jest coś takiego jak przekonanie, że ci z drugiej strony niezasłużenie są w lepszej sytuacji. No tak, oni odziedziczyli autostrady. No, nie, no trudno mi. Wie pani, ja żyję w Polsce B jednak, wiesz, i to jest nawet codzienność jakby. No. Nie jest głupio, że ja że nie żyję tak jak typowa Polska B, w środku B jednak żyję. Polska B, ja sobie dzisiaj zafundowałem spacer przez Prawie, no przecież to jest zupełnie inny świat, no. Się szło jak naprawdę w jakimś trochę takim dziwnym filmie, a to handlarze papierosów, a tu kolesie, kurczę, kudeczkę sączą z flaszek i ta ciemność praska i te wykopy, kurczę, to zupełnie coś innego niż po drugiej stronie, nie? Czy panu się zdaje, że któraś z tych Polsk jest wolna od takiego, brakuje mi słowa, od takiego potrzeby posiadania, od pogoni za kasą? Wie pani co, myślę, że nikt nie jest od tego wolny. Jesteśmy zgwałceni gdzieś przez, nie wiem, przez produkowane potrzeby i się już nie da inaczej. Wie pani, bardziej wolni może są ci, którzy mniej mają jednak. No. Przecież w jakim sensie ten wschód jest bardziej wolny? Dlaczego mniej czyni wolnym? Nie, tak na intuicję, ale myślę, mogę się mylić, bo jesteśmy opętani już obrazem i tą produkcją nieustanną obrazów, tą wieczną produkcją pożądania, żebyśmy jednak posiadali. Od tego się nie da właściwie uciec. Sądzi pan, że ci, co mają mniej, nie pożądają? Myślę, że pożądają. Myślę, że cierpią bardzo z tego powodu. Więc pewnie nie są wolne. Ale też jakieś badania były. Wie pani, okazuje się, że jak tam się bada poziom szczęścia, polska socjologia to zrobiła, okazało się, że wschód jest szczęśliwy. Te najbiedniejsze tam właśnie upośledzone województwo podlaskie, lubelskie, tam ludzie mentalnie są, siedzą pod tymi sklepami, piją piwo, walić na wszystko. Takie były, rzetelne socjobadania musiał gdzieś poszukać gdzie. Wie pan, że dlatego, że nie muszą w wyścigu brać udziału? No bo nie mają narzędzia tego wyścigu, nie ma się tam jak ścigać tak naprawdę. Może są szczęśliwsze, dlatego że nie muszą tej rozpaczy, tej badziemności, tego blichtu na co dzień oglądać po prostu. No. Napisał pan, że forsa to gówno. To była śmieszna książka. Nieprawda z tym gównem. Forsa jest forsa, no. Nie uciekniemy od niej. Mówienie, że ona nic nie znaczy, jest nieprawda. No, rządzi tym światem, no. Rządzi nami. Nic mnie tak nie wkurza, jak to obleśne słowo pieniążki. Jak słyszę, to mam ochotę po prostu. I nie za pieniądzami jest jeszcze. Nie, są pieniądze, dla których ludzie się zabijają, mordują, kochają, niszczą pieniążki. No, to jest demon po prostu. No, demon, który przesyca nasze całe życie.
jednych mniej, drugich bardziej. Pieniążki. Kasa. Obleśność taka jest. No właśnie, kasa. A słowo kasa nie brzydzi pana, bo mnie tak. Nie, nie, pieniądz jest tym takim podstawowym słowem. Pieniądz, pieniądze to coś znaczy. No. A dlaczego pan zbiera monety? No bo ja chciałem zawsze mieć skarb. Piracki. Naprawdę. Chciałem, no wie pani, taka skrzynia tam pełna monet. Ja mam teraz taką wielką blaszaną po rzeku Danielsie, tam 20 kilo monet z tym jest z całej Europy, tych nieistniejących już głównie, już nie ma tych pieniędzy. Ja tak jak jestem sam, to otwieram, tak sobie przesypuję. Ale to wie pani, no, w pieniądzach zapisana jest historia. No. Niektóre monety już są kompletną przeszłością. Było jakieś, wiesz, tam sobie 500 lei w monecie, czy tam 1000 lei. Wiem, że to kiedyś można było kieliszek wódki najtańszej kupić w jakimś fajnym barze na prowincji, a teraz już nie ma tych pieniędzy. No ja jestem, pani, no to tutaj to jestem dziwaczne, że ja siedzę tu z ludźmi, ja siedzę sam na ogół. No. Nie przeżywam tak mocno samotności, jak niektórzy ludzie, że no, samotność mi strasznie jest potrzebna i wygodnie mi jest w niej. Ja, co będzie później, kiedy przyjdzie, kiedy na przykład prawdziwa samotność taka, że nie, ale nie, nie wiem. Natomiast bez kontaktu obywam się. I no tak, nie, 5 pogniemy. Jak długo pan się obywa? A i miesiąc będzie. Spokojnie. No, że widuję rodzinę. Nie byłoby dramatu, gdybym przez miesiąc nie oglądał kogoś innego niż moja żona i sąsiad. No, tak jest. Ale zawsze byłem dzieckiem autystycznym, nie co, zawsze się to nie dostaje. Ja tak nie do końca swoje człowieczeństwo uświadomione chyba gdzieś tak, nie wiem. Do pana przyjeżdżają pana czytelnicy do domu. I jak pan to odbiera? Najczęściej udaje, że mnie nie ma. A dlaczego? Bo się nie chce z nimi gadać. Dom to jest dom. Nie, no oczywiście, czasami przychodzą jakieś dzieciaki z plecakami, a chodźcie tam. Nie no, postaram się być miły, ale pisarz jest od pisania książek tak naprawdę. No wiem, że tutaj się pokazuje osobiście, bo taka jest gra, no bo tak ten świat jest urządzony współczesny, no i to jest świat spektaklu. Ale jestem zachwycony, jak mi tam przyjeżdżają. Nie, po pierwsze, ja bym nigdy nie wpadł na to, że czytam pisarza i jadę mu najazd w domu zrobić, bo przeczytałem kurde jego książkę, no co to jest za legitymacja do cholery? No chcę mu powiedzieć, jak jest wspaniały. Ale ja tego nie chcę słuchać. To jest inaczej jednak. Niektórzy są arogancy, wręcz są obrażeni, że ja na przykład mówię, że sorry, nikt się nie zapowiada, nie mam czasu, no. Jak pan tutaj tak, tu jakieś obraźliwe listy potem przysyła, niesamowite są takie spięcia. Siedzi człowiek w domu, spokojnie, jak mysz pod miotło. Przyjechali intruzi, jeszcze ci potem zmyślali w liście, po prostu. Ja myślałam, że to tak łechce ego, że przyjeżdżają do wielkiego pisarza i mówią z podziwem, że może zmienił ich życie. A, jeszcze tego brakowało, żeby brać odpowiedzialność, że nie, kompletnie nie. Nie, po prostu skłócają spokój. No. Jak ktoś nie potrafi odczytać znaku, że ten oto zjeb się wyprowadził na koniec świata, to z jakiegoś powodu się wyprowadził. Że coś z nim nie jest w porządku, że ostatnią rzeczą, którą on potrzebuje, to towarzystwo jest. Przepraszam, mogę mieć pytanie odnośnie tego? Bo to jest takie trochę teraz nawet modne, że często ludzie z Warszawy tak wyjeżdżają, sery zaczynają robić. Tak jest. Bardzo fajnie. No tak. Pan też wyjechał, czy pan poleca? Ja nie biorę odpowiedzialności za cudze wybory, wie pan. Akurat moi sąsiedzi robią pyszne kozie sery. Ja nienawidzę akurat kozie, ale widzę, jak to się cudownie rozwija, taki ten przemysł, cała gałąź. Ja nic nie polecam, wie pani, to ja nie robię serów. Wie pan, jest, to, no po prostu jest taki tak zwany trend cywilizacyjny. Te miasta są nieznośne, no. Ludzie uciekają, żeby żyć w spokoju. Budować miasta sobie na wsi. No trochę tak. Ale jest to niestety i przekleństwo tej fantastycznej technologii, o której ja cały czas tu mówię, że można pracować z domu. I to będzie tak, że ucieknie się, to fajnie tutaj sobie przyjechać, ale żyć tutaj na przykład lata, nie mówię, przepraszam was, no. Sam szacunkiem. I tak będzie, no, ale nic nie możemy na to poradzić. Ja tylko sobie dużo drzew zasadziłem dookoła, żeby nie było widać naszego domu.
prostu tak będzie. Ja się, wie pan, ja się wynosiłem w czasach, kiedy to nie było zbyt popularne, to raczej było, nie wiem, domeny jakichś frików, jakichś hipisów, jakichś wariatów, no to oni uciekali, jak to się mówi. Ale teraz widzę, no w naszej wsi, gdzie było 7 domów, kiedy my się wprowadzaliśmy, nasz był 8, po tych wszystkich latach kilkunastu jest następne 7 letnich miejskich domów, które są domami całorocznymi tak naprawdę. Ludzie nam spędzają tyle czasu, ile mogą. Im będzie szybszy net, tym będą więcej spędzać. Ma pan jakieś zwierzątka w zagrodzie? Nie, chodzą ludzie całkiem. Nie, mam. Tak. Nie, rozmnażają się w naturalny sposób. Skrzyżowałem ostatnio, to jest też z tego dupla, polską prymitywną wrzosówkę, to jest taka najprostsza polska owca, drobniusieńka, chudzieńka, ale jest strasznie odporna na wszystkie przeciwności klimatu i losu. I wyjątkowo wdzięczna, inteligentna bestia jest i skrzyżowałem z caklą, a cakla to jest bałkańska owca, która przyszła do grzbietem karpackim dla nas i górale jeszcze tam jakieś resztki tego mają, też już pomutowane, pomieszane. I taki właśnie skrajny wołoski prymitywizm ze słowiańskim prymitywizmem będzie pożeniony i tak zaraz, kiedy to będzie? Pod koniec lutego zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skąd fascynacja Rumunią? Jak to się zaczęło? Podróżowanie. Wie pan, bo to jest tak, że do nas, od nas do Rumunii się jedzie 4,5 godziny. To jest niesamowite, bo takie no, naturalne, jak się zrobiły te granice w miarę przenikliwe, jak już nawet można pojechać na Słowację, potem naturalną koleją. Czy jest na przykład Litwa? Ona jest daleko, wie pan. Daleko jest Litwa od nas. Ale też taka naturalna skłonność, taki odruch do tego południa, do słońca, z tej ciemności tutaj się wyrwę. Ta Rumunia wcale nie jest jaśniejsza, ale jest taki odruch jechać na południe. A potem się okazuje, że to jest kapitalny kraj. Oczywiście pierwsza bariera, no taka typowo polska, Bartercy, Cyganie w ogóle, to oczywiście można się z tego śmiać, że jakieś światły tam. A to ja się bałem pierwszy raz zrobić. A potem się jeździ, bo kraj się okazuje kosmosem po prostu. I też pierwsza tak, podróż była? Co? Kiedy ta pierwsza podróż była? 12 lat temu, 15, już nie pamiętam. Właśnie na Bukowinę, przez Suczawę gdzieś tam do polskich wsi. W poszukiwaniu grobu Jakuba Szeli, bo to był pretekst. A potem cała Rumunia i to wie pan, starsi państwo z plecaczkami, z topem, to samochodem, no, każdy możliwe sposoby. Na kilka refleksji pana prosić o Syberię, bo któryś z pana takich notatek podróży dosyć ciekawe rzeczy z pogranicza, zagospodarowanie przez Chińczyków w Syberii, takie refleksje socjologiczne. Nie, jaki socjologiczny. Ja to nie wiem, może się wydać. Nie, nie socjologiczny. Ja po prostu tam byłem, widziałem Chińczyków. No to pan... nie, ale to jednak... No były jakieś tam refleksje, które stawiały w innym miejscu pozycję, nie wiem, Rosji na przykład. Nie, bo to wie pan, to tak jest, że my tam, no, wydaje się, że nam tutaj z tej europejskiej perspektywy naszej, europejskiej, zachodniej, że ta Rosja to głównym zmartwieniem jest Polska. Głównym problemem jest tym, żeby się europeizować albo nie europeizować. I problem jest Daleki Wschód, no bo to jest dla nich wyzwanie. Jeśli byli w Irkucku na przykład i tam jest 7 rano, jeżeli się coś buduje w Irkucku, to ona się buduje, to są wszystko żółci. Na rusztowaniach, w żółtych kaskach wszyscy pracują, to jest niesamowite. Jak wstają o tej 6 na te rusztowania się pną i to wszystko gdzieś tam się rośnie, pnie się do góry, tak o tej 7 znikają po prostu z powierzchni Irkucka, z powierzchni ziemi rosyjskiej. No, ja to widziałem, mogę to opisać. Szliśmy gdzieś, taki niewykończony dom był, blok taki, parterz był oszklony, ciemne były okna, wyżej kilkanaście chyba pięter, ale surowych zupełnie. Ja zajrzałem przez to okno, w takich półświatłach, półcieniach, coś tam się gdzieś tam pełgało. Ja wiem, tak ze 100 Chińczyków leżało na materacach i karimatkach i odpoczywali. Był taki, gdzieś w głąb tej przestrzeni gigantycznej 100-200 Chińczyków leżało na znaki, już spało. I czekali na to wszystko, żeby wyjść i budować. To jest niesamowite, że myśmy w Ułanudę, była akurat olimpiada w Pekinie. Ułanudę to jest granica, teraz Chiny się zaczyna, jest duża stacja kolejowa i Chińczyków tam trzymają w oddzielnej poczekalni po prostu.
mają wszystko oddzielne. Pilna ich milicja, żeby się nie rozchodzili. Tu macie żółci siedzieć, tu jest Durfur żółci i oni siedzą. Mają te swoje zupki chińskie, jedzą, czekają na pociąg. Wie pani, zupek chińskich, ile jest rodzajów? Jezu, to w ogóle jest. I czekają pod strażą tych Rosjan niechętnych, nienawistnych trochę, tam wzgardliwych. Są wielkie monitory i leci ta ich olimpiada. Wypas gigantyczny, są gigantyczne pieniądze, gigantyczna architektura i ci. To jest taka straszna dwuznaczność. No. Tutaj handlarze biedni, a tutaj patrzą na potęgę swojego kraju i na tych łudzących się Rosjan, że ich utrzymają w poczekalni po prostu przez całe życie. Można tam pojechać, takie rzeczy zobaczyć. Gdzieś tak. A potem się rozmawia z Rosjanami, trochę napitymi. Po czemu milicjanci, bo nie zjełaje z Kitajcami? Bo tutaj pracę im odbierają. Widać, że facet w życiu nigdy nie pracował. To był gdzieś bardzo dobrze. Przedziwny jest to naprawdę. Czy bierze pan pod uwagę napisanie książek takich typowo o relacjach damsko-męskich, albo generalnie relacjach ludzi? Nie słychać pytania. Ja słyszałem. Nie no, zaraz, przepraszam, nie no, w moich książkach występują ludzie, wie pani, to tak. Może nie ma tam jakiegoś takiego napięcia damsko-męskiego, bo to jakoś to... O miłość pani po prostu. Ale to jakiś, o miłość. No niekoniecznie, generalnie o relacje. Nie no, to ja napisałem kilka powieści, gdzie tam strasznie dramatyczne są relacje, ale głównie między facetami jednak. No, trochę się lepiej na tym znam. Ja akurat miałem wielkie szczęście do kobiet, mam i zawsze miałem te relacje takie bardzo przychylne. I to nie doświadczyłem głębokiego dramatyzmu, jeżeli kiedyś to dawno i nie chciałem do tego wracać. A o miłości nie wiem. Nie wiem. Czy są kobiety? No są w tych moich książkach kobiety. Są. To są relacje. Są relacje, ale nie jest to, no nie jest nigdy jakby, no, nie jest to główny trop opowieści. I tu nie mogę niczego obiecać. Jeżeli mam pomysł na następną powieść, to niestety to będzie powieść o 60-letnich starzejących się facetach. Chociaż nie, w ostatniej mojej powieści przecież jest fantastyczny romans. W Taksimie, przynajmniej jest romans. Ona, czyli to książka jedyna moja, która się dobrze kończy, przynajmniej ma dziecko. I on ocala to dziecko z tej zagłady, z tej pożogi tam. No to jednak jest coś. Jest. W mojej ostatniej powieści jest romans, wie pan, taki strasznie dwuznaczny, bo nie wiadomo, czy kobieta nie jest upośledzona umysłowo, jest przepiękna, ale dziwna. Trochę jak Belsonima, kurczę, z tego, no taka, no. Że to nie jest oczywiste, nie jest ewidentne. On jest lupem, ale bardzo wdzięczny. No. Pan pisał wiersz o miłości. Nie myśli pan, żeby je wydać jeszcze raz? Czy to nie, wstyd? Nie. Bo nigdzie ich nie ma, nie można ich kupić. Można, dajcie po 400 zł hulaja. Tak z nami donieśli niestety. Oni jest tak, że ja nie jestem ich zadowolony. No. Nie chcę ich znawiać. A dlaczego nie jest pan zadowolony? Bo to nie są, praca, nie, no, nie są dobrymi wierszami. Do końca jest 5-6 dobrych wierszy, a cała reszta to jest, mogłoby ich nie być. Chociaż dacie po 400 zł hulaja. Jak poszło niedawno, to nie było. A to też mi znajomi donosili, to ja nie wiem. Tak jest po prostu, wie pani, no, kraj ma szczęście do poetów, jest kupę dobrych poetów i być jeszcze jednym średnim poetą. Po prostu tak czuję, no, że nie. Tak, jeszcze a propos powieści o miłości. Pan napisał takie długie opowiadanie. Opowieść jednej nocy, wydane w murach Hebronu, szokujące zupełnie dla mnie. Czy może pan coś o okolicznościach powiedzieć? No wie pani, powstania tego opowiadania. Pani mnie pyta, czy siedziałem w więzieniu. Nie, chodzi mi o tutaj pani zapytała o miłość i dalej o te wiersze, więc o ten wątek, jakby przypomniało mi się to, no bo to jest szokujące dla mnie. Nie, no to nie jest szokujące. Siedziałem w więzieniu przez półtora roku i głównym moim zajęciem, jako że byłem młodym chłopcem i niedoświadczonym w tej dziedzinie, to głównie słuchałem. Słuchałem jak gąbka, a to był cudowny czas, kiedy w tym pieprzonym kryminale nie było telewizorów. Teraz w każdej celi jest telewizor, a wtedy w 80-tych latach oni musieli sobie chłopaki same radzić i żeby
poradzić sobie z tym czasem, żeby go niweczyć jakoś, ten ogrom nudy i czasu. Opowiadanie, tutaj nieustannie zmyślali historię o własnym życiu, o cudzym życiu, filmy opowiadali, nieustanna narracja pod celą, gadanie. I ja swoim młodym umysłem to wchłonąłem. Pan nie znał tej lekarni, to była... Nie, to opowieść jednego z kolegów, nawet chciałem, pamiętam jego twarz, jak wyglądał. To, że to są opowiedziane, dużo jest też z obserwacji, ale nie byłem nigdy głównym bohaterem, jeżeli o to pani chodzi. Jak pan pisze? Rano. Rano i na komputerze. Ale jest to praca, czy czuje pan, że musi pan czy natchnienie? Nie, praca. Godzinami, nie. Minutami. Nie, praca absolutnie. Ciężka fizyczna praca, twardy tyłek, cierpliwość, natchnienie. Wspomaganie jakieś? Nie, zero. Zero. Nigdy? Nigdy. Nigdy na bańce? Absolutnie nigdy. Nie, nie da się błędnie wychodzić. No, na bańce można szybki felieton napisać, jakiś tekstik taki doraźny, ale nie, nie coś, co ma mieć no, głębię, a chociaż pozór głębi. Nie, absolutnie. Heroinie w serca? Nie, heroinę to już. Ale takie wspomaganie w postaci zatrudnionych researcherów, którzy tropią tam różne rzeczy. No proszę mnie nie obrażać. Czy panu się śnią umarli? Nie. A chciałby pan, żeby przychodzili we śnie do pana? Facet mi się chyba raz czy dwa przyśni. Mam rzuty sumienia, że mi się nie śni. Rzeczywiście czasami. I dziwne, że mam rzuty sumienia, jak mam tydzień. Jeżeli nie pomyślałem o nich, mogłem gdzieś w drodze, gdzieś jechałem, bez sprawy coś innego, to czasami tak, kurde, nie pomyślałem. Ale nie śnią mi śniło, że ciągle się mało śni, nie mam przeraźliwych snów. Generalnie moim snem jest droga, zawsze jestem gdzie indziej, nigdy nie jestem w domu, zawsze jestem gdzieś chyba daleko. Czasami te miejsca przypominają dom, ale to jest zawsze gdzieś podróż, zawsze gdzieś wystrzelony w kosmos jakiś gdzieś. Tak, takie mam sny, ale nie, bosztycy nie. A koszmary? Też nie. Dziękuję Państwu, jeśli Państwo macie jeszcze jakieś pytania, a nie odważacie się, bo podobno, znaczy ja wiem, ja też się nigdy nie odważyłam zadać pytania publicznie, bo zawsze myślałam, że jestem, że nie umiem go zadać. Nie, nie przyszło do głowy, żeby kogoś publicznie pytać, tak przyjrzeli pisarze do szkoły, że siedział w pracy w garniturze i coś pieprzył. Zapytać wielkiego pisarza. No, nie za. Jeśli Państwo chcecie, a nie mieliście odwagi, to... Mam ale wrażenie, będzie siedziała tutaj ze mną jeszcze. Tak, ale już wyłączymy mikrofon. Dobra. To jest ten podest chyba jest. Dziękuję.